1955 roku była wystawa 9 plastyków, których obrazy przez cały okres socjalizmu właściwie czekały nie wiadomo na co. Były robione i nie wystawiane. No nie dlatego, żeby ci ludzie nie chcieli wystawiać, bo to jest nonsens, prawda, jakiś bojkot z wystaw. Tak. Artysta zawsze chce żyć. Trzeba pokazywać, tak. Ale nie chciano tego rodzaju obrazów pokazywać. To nie nasza wina była, że one nie były wystawiane. Ale czy to była głównie grupa krakowska, czy to byli również warszawscy? To byli ci ludzie, tych 9, ja mogę ich nazwiska wymienić, którzy byli częściowo z tej przedwojennej pierwszej grupy krakowskiej, albo też ze współpracowników grupy krakowskiej, albo też kantor i jego grupa, która z nim razem podczas okupacji pracowała przy nielegalnym teatrze. To były takie. Więc tych 9 to byli Jonasz Stern, Maria Jarema, to ta przedwojenna grupa krakowska, Maziarska i ja, myśmy w jakiś tam sposób były związane z tą przedwojenną grupą krakowską, oraz kantor i jego ludzie, to znaczy Mikulski, Nowosielski, Skarżyński i Brzozowski. To było tych 9. I wtedy po raz pierwszy ukazały się te obrazy, nigdy nie pokazywane przez dłuższy okres. Ale czy oni byli głównie z Krakowa? Nie, nie wszyscy. Tak. Tak? No, nie to, kantor pochodził z... Ja wiem, nie, ale tworzyli w Krakowie. Tak, ale tworzyli ludzie związani z Krakowem. To było takie bardzo żywe centrum przecież artystyczne Kraków. Teraz ci właśnie, tych 9 to byli inicjatorzy formalnego już, zgodnego ze statutem, z utworzenia Grupy Krakowskiej, to znaczy Stowarzyszenia Artystycznego, które miało mieć swój lokal, prawda, które miało mieć swój statut, już zupełnie w sposób formalny miało być zorganizowane. Na to, żeby było w sposób formalny zorganizowane, no to trzeba było oczywiście więcej członków, organizatorów. I wtedy myśmy szybko zmobilizowali, bardzo dużo było takich zapalonych artystów, którzy w tej chwili figurują jako organizatorzy Grupy Krakowskiej, członkowie organizatorzy, ale inicjatorów było 9. Tak. I to jest w ten sposób początek tej już formalnie istniejącej Grupy Krakowskiej, powojennej, tej drugiej. W tej drugiej Grupie Krakowskiej, która otrzymała piwnicę, prawda, taką zorganizowaną, bardzo pięknie urządzoną na lokal wystawowy. To był lokal Krzysztofory. No to w tej piwnicy i w tym lokalu wystawowym odbywały się bardzo ciekawe spotkania, odbywały się wystawy i tam miał swój właściwy początek Teatr Kriko II kantora. Bo on wieczorami tam organizował próby, prawda, pracował z aktorami, którzy po swoich normalnych nieraz zajęciach w teatrze przychodzili dopiero wieczorem i z pełnym zapałem, prawda, współpracowali z kantorem. Oraz byli tacy, którzy od razu się do tego przyłączyli, potem to ekipa aktorów się zmieniała przecież. Tych współpracowników kantora. No to tyle mogę powiedzieć o tym, jak rozpoczęła życie ta druga grupa krakowska w sposób już formalny. Renesans grupy krakowskiej. To był w sposób formalny. Ona była złożona z 2 członów właśnie z tej przedwoje. To były duże echa tego, co przed wojną się działo, prawda? I ona wpłynęła na rozwój życia artystycznego w kraju oczywiście też, ta przedwojenna grupa oraz, no, już kantorowcy.
Tutaj oczywiście człowiek znający głębiej sprawy plastyczne pytał, gdzie jak, na ile tutaj był związek z artystami warszawskimi, typu powiedzmy Cybic i jego krąg i tak dalej. No ale tutaj już wkraczalibyśmy w bardzo takie... To są inne dziedziny, sprawy. Prawda, w swoim czasie to była jakaś taka orientacja absolutnie niezgodna z tym, co reprezentowali tak zwani kapiści, no tak, czyli Cybic. No tak, tak. No właśnie, to od Komitetu Paryskiego, od tego przedwojennego, tak? Tak, to, to było jeszcze... Ale to był jakby postimpresjonizm. To było coś takiego zupełnie innego. No rozumiem. Czyli właściwie to na tym jak gdyby kończy się twoja i osobista, jednocześnie szerzej sprawa całej tej grupy, która była ci najbliższa, walki z tym bezsensem socrealistycznym i powrót do no, swobody, do działania. Swobody i swobody twórczej, bo jeśli chodzi o plastykę, to trzeba powiedzieć, że tutaj nie było potem już jakichś działań specjalnych cenzuralnych, bo w literaturze to tutaj są bardzo dramatycznie układają dalej dzieje. No, jednak są pewne tematy i obszary spraw, które są nieporuszane czy niepowiedziane w sposób tak prawdziwy do końca, jak dopiero w końcu lat 80. i obecnie, prawda? Obszar sprawy naszej niepodległości, naszej historii najnowszej, stosunku Polski, Związku Radzieckiego, no całej Lewicy, wszystkich tych dramatów Katynia, nie Katynia, Akowskich. Literatura dalej jak gdyby miała pewne obszary wyłączone z penetracji intelektualnej, historycznej, literackiej. Natomiast wydaje mi się, że właśnie były dwie dziedziny. Tak się przynajmniej patrzy na to dzisiaj, to znaczy muzyka i plastyka, które jednak nie cierpiały na te właśnie ograniczenia, w których no, można mówić... Te ograniczenia są podwójne. Z jednej strony i wewnętrzne też to są ograniczenia. Tak. Bo zarówno muzyka, jak i plastyka to są takie dziedziny twórczości, których rodzaj wymaga bardzo monumentalnego spojrzenia na wszechświat. To nie jest ograniczenie do tych czy innych takich przygranicznych spraw narodowych, nienarodowych i tak dalej. To jest, bo w każdym człowieku istnieją również tradycje jakieś środowiskowe, rodzinne, narodowe i tak dalej, ale to jest może trochę w podświadomości, może to jest w człowieku, ale zasadniczo spojrzenie jest na o wiele bardziej ogólne sprawy. No, ale to jest w muzyce, która jest bardzo ogólna, to jest rytm wszechświata, prawda? Tak. Jak gdyby, ja tak mówię sobie na pamięć, tak. Ale i to jest w malarstwie też. No dobrze, ale zgódźmy się, że literatura również może, ma te obszary ludzkiej refleksji. Ale często miewa i... Ale w Polsce były wielkie obszary, że tak powiem, przemilczane czy zakłamane i z których wręcz nie zdawaliśmy sobie sprawę, to znaczy kręgi ludzi zdawały sobie sprawę, z innych nie zdawano sobie sprawy, w innych kręgach i tak dalej. Ale jednak lata, przełom październikowy przynosi tutaj zwrot, ale jednak nadal istnieją te obszary wyłączone. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w plastyce i w muzyce tutaj nastąpiło jakby takie uwolnienie się z tego pancerza socrealizmu i że właśnie... No właśnie, ta moja odpowiedź była tego typu, że wyjaśniałam dlaczego właśnie tak. W muzyce i w plastyce nie mogło tak być. To znaczy, że nie musiały być te obszary wyłączone. No nie, no ale widzisz, no na przykład no powiedzmy sobie, że zarówno jeśli chodzi o rzeźbę, jak i o malarstwo, to dopiero niedawno pewne sprawy zostały jak gdyby tak utrwalone, wiesz, powiedzmy no dyskusyjny pomnik o AK, wiesz, no, wiele rzeczy... To nie są w ogóle twórcze ciekawe rzeczy. No, o to chodzi, więc mnie się to wydaje, że my tutaj na tym przerwiemy. To jest inny rodzaj twórczości, po prostu. Tak, ja wiem. Nawet oczywiście. Te przykłady, któreś podała, tak. Właśnie o tym świadczą, że w muzyce i w malarstwie na pewno problemy są jakiejś takiej rangi, że nie można, prawda, o tym specjalnie mówić. No tak, ale tutaj wkraczamy na obszar bardzo już skomplikowany, który by wymagał
bardzo, no i się obszernie, no, obszernie rozważać. Na pewno i tak spłaszczyłam, to tak, na pewno ja to jest powierzchowne z mojej strony. No co mogę zrobić, to tak w sposób skrótowy tylko powiedziałam. Na pewno to można różne rzeczy jeszcze zauważyć, na pewno. I ja sama bym zauważyła. Tak, mi się wydaje, że po prostu no, chodzi o to, że jeśli chodzi o twoją już osobistą przygodę, ciebie jako człowieka związanego nieomal od dzieciństwa, no, czy powiedzmy tak, od późnego dzieciństwa do obecnego momentu wręcz, bo to nie chodzi o przynależność formalną, ale to także jest ważne, związanego głęboko z ruchem lewicowym, to twój ten dramat polegał na tym, że byłaś bardzo głęboko z tym powiązana, a jednocześnie w okresie, no, których dzisiaj tak schematycznie nazywamy okresem stalinowskim, dominacji socrealizmu i tak dalej, no byłaś, miałaś tę odwagę przeciwstawić się temu i powiedzieć, że to do twórczości nie pasuje, to twórczość hamuje. Właśnie to jest to, co próbowałaś argumentować, że nowa sytuacja, nowe etapy historyczne domagają się nowych spojrzeń na, w malarstwie, w sztuce i tak dalej. I tutaj wydaje mi się, że taka twoja dość osamotniona sytuacja wynikała z tego, że ty rzeczywiście autentycznie i głęboko przeżyłaś swoją przygodę z socjalizmem, tak to powiedzmy, i dlatego mogłaś przeciwstawić się temu, co było dla ciebie wypaczeniem. No więc ja miałam do partii nawet, jako do organizacji, od dawna stosunek bardzo żywy i uważam, że to jest właśnie miejsce, gdzie trzeba najprawdziwszą prawdę mówić. I dlatego taka była moja postawa. Tak, i ta najprawdziwsza prawda dla ciebie w tym okresie... To, co ja czułam. Tak, ale właśnie to jak to twoje przekonanie zderzyło się z socrealizmem? No właśnie na tym cały dramat polegał. Na tym polegał dramat. Tak. Ja myślę, że taki dramat może być nawet w jakiejkolwiek religii. Jeżeli ktoś w sposób mistyczny przychodzi do danego ośrodka religijnego i wierzy, a spotyka się z taką schematyczną deklamacją, prawda, ze scholastyką taką sztywną, drętwą, no to musi jakiś dramat przeżywać. Chyba, ja nie wiem, bo tego to ja nie doświadczałam, prawda? Tylko tak sobie porównanie nagle zrobiłam. Tak. No, więc w każdym bądź razie może wobec tego na tym, w tym momencie ten epizod jak gdyby przerwijmy i chciałabym cię prosić, abyśmy jeszcze raz powróciły do pewnych takich motywów, które przejawiały się i które znów wymagałyby może bardzo obszernych dywagacji, rozważań twoich, na które trudno może byłoby mnie cię w tej chwili namówić, ale tu mówiłaś o pewnych takich właśnie twoich odczuciach, przeczuciach, swojej no jakiejś takiej głęboko w tobie tkwiącej wierzę w to, że pewne rzeczy mimo całego tragizmu i groźb, i groźnych sytuacji dają ci jakąś szansę przetrwania w tej koszmarnej rzeczywistości warszawskiej okupacyjnej. Wspominałaś nawet o pewnych swoich snach. Czy możemy do tego momentu powrócić? Miałaś taki sen o matce. Kiedy to było i jak ty to wówczas rozumiałaś? Więc ja wiem, że to było bardzo niedługo po mojej ucieczce z Jadowa, kiedy dokładnie, ja żadnych rzeczy nie mogę w tej chwili dokładnie w jakimś tam dniu i miesiącu i tak dalej umieścić. Natomiast wiem, że był cały szereg takich przypadkowych gdzieś noclegów. Raz mnie gdzieś tam Alan Kosko skierował, gdzie indziej jeszcze, a jeszcze gdzie indziej przypadkiem nawet mogłam się na ulicy dowiedzieć, bo tak sobie rozmawiałam niby też od niechcenia przy kiosku jakimś, czy kupiłam coś w sklepie
Tak, niby też to się kręcę po Warszawie i ktoś mi powiedział, że tu, a tu ktoś tam wynajmuje noclegi na ten przykład. Więc mogło to być i tak. Wiem, że w jakimś takim domu byłam dzień, czy dwa, czy nawet trzy, prawda? Płaciłam za nocleg, potem musiałam oczywiście znowu dzięki. I gdzieś w takim właśnie domu, jak spałam, prawda, w nocy, było to, że zjawiła się matka moja po ciemku i patrzała na mnie, pokazała mi ręką przy szyi, tak mnie tu boli, wiesz, i to, że oświadomiłam sobie wtedy, w nocy, we śnie, że szyja jest przecięta. Że on chyba ten bandyt... Że to chyba było w ten sposób, bo żadnych dowodów na to nie miałam. I ona mówiła, tak mnie to boli, tak mnie to boli. I miała ochotę podzielić się ze mną swoimi wrażeniami i tym swoim cierpieniem. To, co zawsze było między nami wspólne, to ona chciała jeszcze raz powtórzyć. I potem chwyciła mnie za szyję i chciała mnie zadusić i powiedziała, że po co przed tobą takie właściwie niemożliwe życie? Po co? Ja ciebie też zaduszę i będziemy razem. Chciała właściwie jak gdyby wziąć cię ze sobą. Wziąć mnie do siebie i równocześnie uważała, że to będzie dla mnie ulgą, że ona mnie uratuje. A ja zaczęłam krzyczeć, mamo, ja wiem, że przede mną jest ciężkie bardzo życie, ale daj mi spróbować, a nuż ja się jednak uratuję, może. I zaczęłam krzyczeć głośno i sama się zbudziłam swoim własnym krzykiem. Krzyczałam ze snu. To był sen. Tyle mogę powiedzieć. Na szczęście spałaś pewnie wtedy sama i nie musiałaś nic z nikim dzielić. W pokoju sama, bo to był wynajęty nocleg, pokój sam. A jeżeli bym nawet krzyczała ze snu, to był to jakiś sen, no to nikt by w to nie wchodził. Koszmarne śni, się śni, komuś to śni takiego koszmarnego. Tak. Teraz myśmy jeszcze mówili...